Pixar w pudełku. Metoda rysowania progresywnego działa, ale często trudno jest określić, dokąd zmierzamy. Warto więc zacząć od tak zwanych pozycji kluczowych. Dla odbijającej się piłki to punkt najwyższy i zetknięcie z ziemią. Zacznę od pierwszej klatki, wysoko. A teraz klatka dziewiąta, piłka na ziemi. Mając tę pozycję, dorysuję klatki pośrednie. Klatka piąta będzie po środku. Nazywamy to łamaniem, breakdown. Dorysowuję klatki, dzieląc przestrzeń. Wykres pomaga połapać się w numerach klatek. Świetnie. Skanujmy rysunki i odtwórzmy je. Odtwarzając te same rysunki wstecz, pokażemy opadanie piłki. Widać ruch, ale mało realistyczny. Warto najpierw nakręcić filmik pomocniczy, żeby mieć pojęcie, co robimy. Pamiętajcie, spadając, piłka przyspiesza. Klatka piąta jest w połowie animacji pod względem czasu, ale piłka nie powinna wtedy być w połowie drogi. Narysuję klatkę piątą inaczej, z piłką bliżej pierwszej pozycji. Niech będzie w 1/3 drogi w dół. Animatorzy mają wizualny system. Wykres czasowy pokazuje, jak rozmieścić klatki między pozycjami kluczowymi. Zatem klatka piąta jest w 1/3 drogi między pozycją pierwszą a dziewiątą. Klatkę trzecią narysuję w 1/3 drogi między pierwszą a piątą i tak dalej. Wykres pomaga rozmieścić w czasie klatki pośrednie. Odtwarzamy i piłka przyspiesza, spadając. Zobaczmy teraz, jak zastosować metodę z pozycjami kluczowymi w komputerze. Zaczniemy jak przedtem, od klatki pierwszej z piłką w górze. Przeskakujemy do klatki dziewiątej z piłką na ziemi. Komputer pokazuje nam ten wykres. To wykres czasowy. Zobaczymy, jak obliczane są klatki pośrednie. Na osi poziomej jest czas, a na pionowej wysokość, na której znajduje się piłka. Rzutując sytuację z każdej klatki na oś pionową, uzyskamy wykres czasowy, jak w animacji wykonywanej ręcznie. Komputer automatycznie łączy pozycje prostymi liniami. Nazywamy to interpolacją liniową. Skutkiem jest równomierne rozmieszczenie pozycji. W odtworzeniu piłka porusza się ze stałą prędkością. Teraz wy spróbujcie. Zróbcie przekonującą animację z użyciem interpolacji liniowej. Podpowiem, że możecie dodawać klatki pośrednie, gdzie chcecie.